tego, kiedy zaczęła się akcja, na czym teraz stoimy, co na ten moment Państwo wiedzą, co Państwo mogą przekazać. Około godziny 12 otrzymaliśmy informację, że tutaj w Komorowie mężczyzna zabarykadował się w domu. Z informacji, które policjanci ustalili na miejscu, wiemy, że mężczyzna jest sam i nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie trwają rozmowy zespołu policjantów, negocjatorów z tym mężczyzną, ponieważ no, zmierzamy do tego, żeby dbać o jego bezpieczeństwo i prowadzimy z nim dialog. Wszystkie siły, jakie tutaj są na miejscu, to są przede wszystkim po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo zarówno policjantom, którzy są tu na miejscu i wykonują czynności, jak i temu mężczyźnie, bo na tym nam też bardzo zależy. Czyli ten mężczyzna był uzbrojony, zabarykadował się. Na chwilę obecną takich informacji Państwu nie powiem, nie przekażę. To ile może mogą trwać takie negocjacje? Mają Państwo jakieś opracowane też modele, scenariusze? Proszę Pana, my zobaczymy, jak te negocjacje potrwają. Będziemy starać się, żeby no, pokojowo zakończyć tę sytuację. A ta osoba była Państwu wcześniej znana? Nie mam takich informacji. Została zakończona, policjanci dostali się do środka, obezwładnili mężczyznę, obecnie on został przekazany pod opiekę lekarzy, ponieważ na chwilę obecną takiej specjalistycznej opieki mężczyzna wymaga, nikomu się nic nie stało, także tak jak powiedziałam, akcja już jest zakończona, a mężczyzna został oddany pod opiekę specjalistów. Wspomniała Pani, że obezwładniony mężczyzna, czyli on nie poddał się w sposób pokojowy, tak? Nie, było użycie siły, żeby wejść do pomieszczenia, ale nikomu się nic nie stało, nie było użyte żadne środki przymusu bezpośredniego oprócz kajdanek, no bo w takiej sytuacji zawsze musimy taką osobę użyć wobec niej kajdanek. Tak? A jakie były motywacje tego mężczyzny? Nie mamy takich informacji na chwilę obecną, proszę Pana, tak jak powiedziałam, został teraz oddany w ręce lekarzy, specjalistów, bo takiej pomocy nam się wydaje, że wymaga teraz na tą chwilę. A czy ten mężczyzna był uzbrojony? Na chwilę obecną takiej informacji możemy tylko powiedzieć, że prawdopodobnie mógł mieć przedmiot przypominający broń. Dobrze, a czy ten mężczyzna mówił coś o tym, że może zrobić krzywdę sobie, komuś, jakieś takie groźby? Nie mam takich informacji na chwilę obecną. Będą prowadzone w tym zakresie też czynności później, także na chwilę obecną, tak jak już powiedziałam, akcja policyjna została zakończona.